you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. W dzisiejszym odcinku podsumowanie tygodnia, a w nim rakieta odpaliła. Po latach wątpliwości i obaw przyszedł wreszcie czas na Bitcoina, żeby zabłysnął. Następnie sprzedawcy Bitcoinów trzymają ceny Bitcoina w ryzach w obliczu ostrzeżenia o fake-outach o wartości 45 tysięcy dolarów. Następnie cena złota w górę. Złoto może ponownie przetestować opór na poziomie 1967 dolarów za uncję. Później zrobimy krótkie podsumowanie czołowych projektów kryptowalutowych. I na samym końcu prawdziwa petarda. Premier Vanuatu mówi tak dla projektu kryptowalut na wyspie Satoshi. Także koniecznie oglądajcie ten odcinek do końca. Witajcie na kanale Świadome Inwestowanie. Ja jestem Marcin i zapraszam Was serdecznie do oglądania tego odcinka. Na samym początku chciałem podziękować Wam serdecznie. 100 pierwszych subskrypcji jest już za nami i to dzięki Waszemu zaangażowaniu. W prawym górnym rogu na panelu na YouTubie znajdziecie linki do giełd, które sam polecam i z których sam korzystam. Jak i również pozostałe profile, takie jakby choćby Facebook, Instagram czy Twitter. W momencie, gdy nie mam czasu nagrywać dla Was nowych odcinków, dostajecie tam porcję informacji ze świata i ciekawych analiz. Także serdecznie Was zachęcam do odwiedzin pozostałych profili. Dalej tylko przypomnę, że jeśli podobają się Wam filmy, które specjalnie dla Was tworzę na tym kanale, możecie polubić ten kanał czy też kliknąć dzwoneczek, dzięki czemu YouTube na bieżąco będzie przypominał Wam o nowych odcinkach, tak żebyście zawsze byli z nami na bieżąco. I oczywiście pamiętajcie, że każda z przedstawionych tutaj opinii nie jest poradą inwestycyjną. Dokonuj więc proszę własnej analizy i weryfikacji. Jeśli formalności są już za nami, nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was serdecznie do oglądania tego odcinka. Skoro krótki wstęp jest już za nami, pora za chwilę dosłownie będzie przejść do tematu. Jeszcze tylko króciutka informacja dla Was. W następnych tygodniach będę dla Was tworzył zupełnie nowy odcinek, bo będzie to odcinek z wyjazdu, wyjeżdżam do Polski i tam będę na bieżąco dla Was śledził informacje ze świata. Będzie taki mobilny odcinek, coś innego na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się ta seria spodoba. A my już wracamy do tematu, czyli rakieta odpaliła, po latach wątpliwości i obaw nadszedł wreszcie czas, by Bitcoin zabłysnął. Pierwsza kryptowaluta, która powstała, prawdziwy lider rynku kryptowalut. Myślę, że w ostatnie wydarzenia mocno pokazały, jak ważna jest ta kryptowaluta Bitcoin dla całego rynku kryptowalut. Określany on jest mianem cyfrowego złota. Myślę, że ostatnie wydarzenia, te związane z wojną na Ukrainie, jak i również wcześniejsza niepewność odnośnie szkodnika, który tutaj powodował również problemy w wielu gospodarkach, czy też obecna inflacja, która wyniszcza oszczędności zwykłych ludzi, do tego drogeria na rynku paliw, czy też podniesienie stóp procentowych, które wyniszcza kredytobiorców. Myślę, że w niedalekiej przyszłości te wszystkie wydarzenia sprawią, że większość ludzi będzie szukała dla siebie alternatywy dla standardowego systemu bankowego, który nie stoi po Waszej stronie. A dlaczego? Choćby dlatego, że moim zdaniem, zobaczcie, zwykłe lokaty bankowe oferują około, płacą 2% Wam odsetek w momencie, gdy realna inflacja jest w okolicach 12%. Także jak sami widzicie, jesteście tylko i wyłącznie na pokaźnej stracie cały czas. Nie, sektor finansowy nie daje Wam większych możliwości, żebyście chociaż tą stratę pokryli, czy wyszli też na zero. Więc pierwsze, co możecie zrobić, to zainwestować w wiedzę, zacząć czytać, edukować się. Wszystko to znajdziecie właśnie na tym kanale Świadome Inwestowanie. Za jakiś czas będą dostępne specjalne poradniki, które dla Was będę specjalnie przygotowywał, żebyście mogli zacząć przygodę z rynkiem finansowym, wyciągać z moich błędów wnioski i żebyście ich nie popełniali i żebyście nie
wpadali w sidła pułapek rynku finansowego. To jest moim celem, żeby stworzyć dla Was wartość, żeby ta wartość pomogła Wam w starcie, żebyście mogli zadbać o swoje finanse. Przede wszystkim nie pracuj dla pieniędzy, niech pieniądze pracują dla Ciebie. No i lecimy dalej z kolejnym tematem i pozostajemy przy Bitcoinie. Tym razem sprzedawcy Bitcoinów trzymają Bitcoina w ryzach w obliczu ostrzeżenia o fakeoutach o wartości 45 tysięcy dolarów. Ale zanim jeszcze przejdę do tematu, nie mogę tutaj pominąć tematu, który był w zapowiedzi tego filmu, tego kolejnego odcinka świadomego inwestowania tutaj zapowiadany, czyli rekordowe ceny ropy, gdy rzeczy niezbędne stają się luksusem. I tutaj możecie zobaczyć, za ile będziecie tankowali w przyszłości. Zobaczcie, ceny paliw spadają według tego artykułu, a sami na stacjach benzynowych zapewne wiecie, jak to wygląda. Zobaczcie, jakie astronomiczne ceny w granicach 7 zł, a nawet w niektórych województwach, jak choćby tutaj na Podlaskim 10,52. Także sami ocencie, jak to wygląda. A my już wracamy tutaj do głównego tematu. Jak widzicie, w ostatnim czasie mamy wyraźne uspokojenie na rynkach finansowych. Nawet większość rynków zanotowała spory rajd w tym tygodniu, czy też akcje S&P 500, czy też nasz polski rynek na GPW, czy też jak widzicie Bitcoin, który wzrasta około 6% w przeciągu tego tygodnia. To samo miejsce, jak widzicie, też działo się z rynkiem całym kryptowalut, które były w stanie nawet rosnąć i o wiele więcej, co o czym za chwilę na CoinMarketCap Gecko będę Wam pokazywał, jak to wyglądało. Ale wracając do tematu, przebiliśmy poziom 41 tysięcy dolarów, o którym Wam mówiłem, i kolejnym ważnym testem dla Bitcoina, gdzie byki dotarły w okolice tego poziomu i wyraźnie wyhamowały, ponieważ tam niedźwiedzie mocno będą broniły tego poziomu, to poziom 40, około 5 tysięcy dolarów, co tutaj możecie również zaobserwować na tym artykule, ale to są również moje obiektywne spostrzeżenia na ten temat, także podkreślę Wam jeszcze raz sytuację, jeszcze raz to, co mówiłem wielokrotnie. Najważniejsza w najbliższym czasie będzie sytuacja na rynkach finansowych w USA, Fed, który będzie na pewno, i podwyżki stóp procentowych, gdzie będzie to na pewno cały czas weryfikowane przez rynek. Jak wiecie, pierwsza podwyżka była o 0,25 punktów procentowych, także to niewiele tutaj wyrządziło szkody rynkowi. Mówiło się nawet o 0,50, więc rynek spokojnie to przejął, bo wiedzieliśmy wcześniej, że taka podwyżka będzie przez Fed. Fed również zakomunikował 6 podwyżek, które będziemy mieli w tym roku. Jak to będzie wyglądało, będę to dla Was oczywiście weryfikował. I oczywiście ważne, żebyście śledzili wydarzenia wojny na Ukrainie, bo jeśli tam będzie gorąco negatywne informacje ze świata, to możemy spodziewać się kolejnej fali spadków na rynkach finansowych. I oczywiście rykoszetem również mogą dostać kryptowaluty. Także śledźcie uważnie wydarzenia na bieżąco. I skoro mówiliśmy już o cyfrowym złocie Bitcoinie, no to pora i czas wspomnieć o tym prawdziwym złocie. I tutaj wykopałem dla Was artykuł: cena złota w górę, złoto może ponownie przetestować opór na poziomie 1967 dolarów za uncję. Jak widzicie, gdy na świecie dzieją się niepokojące wydarzenia, jak mieliśmy to ostatnio choćby i cały czas to oczywiście się dzieje na Ukrainie, czy też informacje związane wcześniej ze szkodnikiem, różną falą tutaj i tutaj szczepieniami i tutaj tym właśnie, że gospodarki zamykane były, to złoto najlepiej w tych czasach reaguje, gdy mamy niepewność na rynkach, najlepiej przechowuje wartość. Oczywiście również, jeśli nie mogę wspomnieć o Bitcoinie, sami widzieliście na samym początku krótki taki filmik, jak urywa ręce ta inwestycja dla ludzi, którzy nie mają doświadczenia, a widzą, że są wzrosty na rynku, no to fajnie by było wejść też pomnożyć swój kapitał. Niestety tak to nie działa, bo w momencie, gdy jest takie tutaj myślenie, to jest nic innego jak kasyno, ta inwestycja na rynkach kryptowalutowych. Także pamiętajcie, wiedza i jeszcze raz wiedza to jest najważniejsze, co może uchronić Was przed potencjalnymi stratami. Zobaczcie, to co mówiłem, wojna na Ukrainie wywołana, inwazja rosyjska z 24 lutego nadal trwa i nie widać jej końca. Zachodni przywódcy zwiększyli w czwartek pomoc wojskową i humanitarną dla Ukrainy, postępując
rosyjskie działania jako barbarzyńskie. Oczywiście wiemy, co tam się wydarzyło i zobaczcie, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych również była bliska najwyższych poziomów od 2019 roku. Także zachęcam Was tutaj do dywersyfikacji portfela, jeśli nie macie dostatecznej wiedzy, żeby inwestować w aktywa tutaj, które przechowują fizyczne złoto, no to fizyczne złoto będzie dla Was. Oczywiście weryfikacja, skąd kupujecie, jaka jest marża tutaj dealera. Bardzo dużo niuansów, o których pewnie też i wspomnę w przyszłości dla Was, także na pewno będę tutaj tworzył poradniki specjalne, tak żeby Wam pomagać wejść w ten rynek finansowy. Krótka dosłownie jeszcze informacja przed podsumowaniem rynków kryptowalutowych w przeciągu tego tygodnia, czyli druga z największych kryptowalut Ethereum podnosi się z kolan, czyli jedna z kryptowalut, która naprawdę mocno oberwała podczas ostatnich spadków, tym razem wygląda na to, że wraca do gry. Cena Ethereum osiąga około 3,2 tysiąca dolarów, ponieważ oczekiwania rosną przed skalaniem. Cena Ethereum dokonała wyraźnej zmiany trendu i dąży do 3800 dolarów po tym, jak oczekiwanie traderów na nadchodzące połączenie zwabi byki z powrotem na rynki. I tutaj możecie zobaczyć podekscytowanie związane z udanym uruchomieniem 15 marca merging Ethereum w sieci testowej Clean. Sprawiło, że społeczność jest podekscytowana nadchodzącym przejściem na Proof of Stake. Post związane to będzie również z rzeczami, które mają pomóc Ethereum w konkurencji, związane również z opłatami. Dane Cointelegraph i TradingView pokazują, że od udanego wprowadzenia Clean cena Ethereum wzrosła o 25%. Możecie przeczytać. Z 2500 dolarów do możecie zobaczyć 3000 praktycznie 200 w dniu 25 marca, ponieważ inwestorzy chcą zablokować swoje pozycje przed fuzją. Także jak możecie zobaczyć, wyraźnie tutaj odbijamy się i tutaj ta kryptowaluta, która jedna z najbardziej, która ucierpiała, wraca do gry. Jak widzicie, udane uruchomienie tych programów spowodowało, że przyciągnęło to inwestorów i mamy mocne odbicie na Ethereum. A jak to wyglądało z resztą czołowych kryptowalut, zapraszam Was już serdecznie do podsumowania na CoinMarketCap.gecko. No i czas na podsumowanie rynków kryptowalutowych na przełomie tego tygodnia. Na samym początku szybkie zerknięcie na poziom strachu i chciwości, czyli popularny wskaźnik Fear and Greed, żebyście wiedzieli, jak wygląda sytuacja nastroju wśród inwestorów. Jak widzicie, pierwszy wskaźników pokazuje na poziom 49, czyli poziom neutralny. Jak widzicie, podnieśliśmy się tutaj z kolan i już tutaj ruszamy do góry. Także nastroje stanowczo poprawiły się wśród inwestorów. Następny, jak widzicie, już tutaj reaguje pod względem tego wskaźnika 74, poziom chciwości. Także jak sami możecie dostrzec, chciwość tutaj i potencjalny nastrój już został odwrócony na rynku kryptowalut. I dalej lecimy tutaj już w tym momencie z podsumowaniem na CoinMarketCap.gecko i na początku kapitalizacja rynkowa, tylko wspomnę, wynosi 2,1 bilionów dolarów. Sam Bitcoin w przeciągu tygodnia rośnie nam około 6%, ponad 6% rośnie samo Ethereum, Binance Coin widzicie 4% zysk w przeciągu tego tygodnia. Cardano 25%, dalej widzimy Solana 9% i Dogecoin 13%. I dalej możemy jeszcze dostrzec większych zysków Kronos. Jeśli chodzi o stratne pozycje, no to tutaj mogę wspomnieć o Terra Luna, która raptem po procencie traci, i Avalanche. Także tutaj z tych większych spadków, jak sami widzicie, kolor zieleni dominuje tutaj na rynkach finansowych. Nastroje się odwróciły, także rynki są bardzo pozytywnie nastrojone i za chwilę zobaczymy czołowe projekty kryptowalutowe, jak one wyglądały, i pokażę Wam tutaj troszeczkę więcej niuansów, także zapraszam do tego podsumowania. I jak widzicie, tutaj wracamy do gry, przyszła wiosna na rynku kryptowalut, także lecę już dla Was z analizą czołowych projektów, takich jak Bitcoin, Ethereum, czy też Binance Coin. Oczywiście będzie wiele, wiele więcej. Na samym początku, jak widzicie, możemy tutaj wyczytać z artykułu, który dla Was przygotowałem, że Bitcoin, większość altcoinów może być świadkiem niewielkiego spadku, ale ponowne przetestowanie niższe poziomu wsparcia, ale ogólnie trajektoria wydaje się faworyzować byki. I tu możecie zobaczyć, jak to wyglądało w ostatnim czasie. Jest dostępna taka mapa największych spółek, nie giełdowych, tym razem kryptowalutowych.
Jak możecie zobaczyć, kapitalizacja rynkowa wróciła do łask na rynku kryptowalut. Już przekroczyliśmy 2 biliony dolarów, o czym przed chwilą Was informowałem. I zaczynamy tutaj od największej kryptowaluty, czyli Bitcoin do USDT. I poziom 41 pękł, 42 tysiące również. I jak widzicie, to otworzyło drzwi dla ruchu powyżej nawet 45 tysięcy dolarów. Niedźwiedzie mogły spowodować solidną obronę i okopały się tutaj. Będzie bardzo ciężko, bo tutaj niedźwiedzie bronią tego poziomu. Jeśli pęknie ten poziom, to spokojnie jesteśmy w stanie nawet do 50-52 tysięcy dobrnąć. Kluczowy poziom i kluczowa walka. Myślę, że w przeciągu tego tygodnia czy następnego na pewno się rozegra. Także śledźcie wydarzenia na świecie i też na rynku kryptowalut. Dalej lecimy, druga z największych kryptowalut, czyli Ethereum do USDT, i byki próbują utrzymać Ethereum powyżej linii oporu trójkąta symetrycznego. Tutaj możecie dostrzec tutaj, jak wygląda analiza techniczna podstawowa, ale długi knot na świecy sugeruje, że niedźwiedzie sprzedają się agresywnie na wyższych poziomach. Także możemy dostrzec, i co jest bardzo mówione, że 3800 spokojnie jesteśmy w stanie dobrnąć. Jak widzicie, może nawet wzrosnąć 3500, a później docelowy poziom nawet 3900. Tutaj według mnie 3800 na razie bym prognozował. Lecimy dalej. Binance Coin, to samo podsumowanie. Od kilku dni konsoliduje się w szerokim przedziale od 445 dolarów do 350. Istnieje niewielki opór na poziomie 425 dolarów, ale byki pokonają przeszkodę. Możliwy jest ruch do nawet 445 dolarów. I tutaj możecie dostrzec, jak tutaj te linie przeplatały się, i tutaj wyłamaliśmy już tutaj linie kroczące. Idziemy do góry, jak widać tutaj, po kolejne opory, żeby je złamać na Binance Coin. Dalej XRP, krótkie podsumowanie, napotkało silny opór na 0,86 dolarów. Niewielkim pozytywem jest to, że byki nie pozwoliły, aby cena spadła poniżej średniej kroczącej. I tu możecie zobaczyć te średnie kroczące. Dalej jesteśmy powyżej. Jak jesteśmy powyżej, jest szansa i paliwo do tego, żeby osiągnąć psychologiczne 0,91 czy nawet dolar. Dalej ADA. Tak jak widzicie, tutaj również rozpoczęła nowy trend, kiedy 23 marca byki pchnęły cenę powyżej górnego oporu. Pamiętacie tą kryptowalutę? Jak przed chwilą pokazywałem na CoinMarketCap te świetne wzrosty, to właśnie pokło się właśnie ADY, i możecie zobaczyć, jak również też wyszliśmy. Czyli jak widzicie, to jest tylko i wyłącznie wszystko jest to samo, jeśli chodzi tutaj o kryptowaluty. Dalej Solana, zobaczcie, przełamała i zamknęła się powyżej 50-dniowej średniej tutaj SMA. 23 marca ten ruch umożliwił również niedźwiedziom wzór trójkąta zastępującego. Silne kupowanie przez byki zepchnęło cenę do bezpośredniego oporu na poziomie 106 dolarów. Pamiętacie, bardzo silne mieliśmy spadki na Solanie i wygląda na to, że również wyciągamy już poza tutaj te średnie kroczące i też pozytywny wykres. Także jak widzicie, na wszystkich tutaj projektach podobna sytuacja. Wszystkie średnie kroczące przebiliśmy, także jeśli chodzi tutaj o chwilowe trendy, ja bym powiedział, że na większości czołowych projektach można się spodziewać, że te opory w najbliższym czasie zostaną złamane, a jak będzie sytuacja wyglądała, oczywiście ważne, żebyście śledzili wydarzenia na rynkach światowych. I na koniec prawdziwa ciekawostka, ekstra temat, prawdziwa petarda. Kolejny kraj zaprasza kryptowaluty do przysłowiowego tanga. Premier Vanuatu mówi tak dla projektu kryptowalut na wyspie Satoshi. Rząd Vanuatu ogłasza wsparcie dla Satoshi Islands Communication, projekt prywatnej wyspy kryptograficznej, na którą Fiat nie jest zapraszany. Niecodziennie przywódca danego kraju popiera projekt kryptowalut. Nayib Bukele, prezydent Salwadoru, o czym informowałem Was, zapewne pamiętacie w artykułach, z pomarańczowymi pigułkami był pierwszym liderem, który poparł Bitcoina i wprowadził tego właśnie Bitcoina do swojego kraju. Jak widzicie, rewolucji ciąg dalszy w tym momencie. Teraz premier Vanuatu, to możecie tutaj zobaczyć, Bob Lomman,
O, tutaj macie w tym miejscu oficjalnie dał zielone światło dla wyspy Satoshi. Także jak widzicie, popularność i użyteczność kryptowalut stale rośnie, co przemawia za przyszłością całego systemu kryptowalutowego. Nie tylko dla dużych instytucji takich jak PayPal, Mastercard, Tesla i tak dalej, ale również dla całych państw i ludzi, którzy będą szukali alternatywy i ucieczki przed walutą fiducjalną, która traci na wartości, bo wiecie, jak w większości państw wygląda inflacja. Także cały czas ten ukryty podatek po prostu zżera oszczędności zwykłych ludzi i oni będą szukali tej alternatywy i ucieczki. I tym samym dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję wszystkim za oglądanie, jeśli Wam się podobało i ten odcinek wniósł wartość do Waszego życia, nie zapomnijcie dać łapy w górę, zachęcam również do subskrypcji czy też lajkowania, co pomoże mi w rozwoju tego kanału, żeby dawać Wam jeszcze większą wartość. I jeśli macie jakieś pytania i sugestie, komentarz jest do Waszej dyspozycji. Dziękuję wszystkim serdecznie za zaangażowanie i subskrypcję, bo to właśnie dzięki Wam dobnęliśmy do tych 100 subskrypcji. Oczywiście będziemy tutaj, ja będę pracował, żeby jeszcze lepiej ten kanał był dopasowany do Was. Także zachęcam również do nadrobienia, jeśli nie oglądaliście tutaj tych pozostałych odcinków, które co tydzień dla Was przygotowuję. Także wszystkim jeszcze raz dziękuję serdecznie i widzimy się w następnych odcinkach. Miłej, spokojnej niedzieli Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć!